Microsoft zapewnia technologię i dostęp do chmury obliczeniowej, która pozwala naszym klientom dokonywać rewolucji cyfrowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest fantastycznym przykładem instytucji, która już dzisiaj dzięki zastosowaniu technologii całkowicie się zmienia. We wrześniu 2018 roku uruchomiliśmy program Czyste Powietrze, mający pomagać Polakom w walce ze smogiem poprzez finansowanie wymiany przestarzałych pieców i ocieplanie domów. Rząd polski przeznaczył na realizację programu Czyste Powietrze 103 miliardy złotych. Do dziś mamy ponad 130 tysięcy złożonych wniosków na kwotę prawie 3 miliardów złotych. To z jednej strony dużo, ale z drugiej strony musimy przyspieszyć wdrażanie tego programu, gdyż jego celem jest wymiana przestarzałych źródeł ciepła w 3 milionach polskich budynków. W ubiegłym roku uruchomiliśmy program Mój Prąd, który finansuje budowę elektrowni słonecznych na dachach polskich domów. To dzięki programowi Mój Prąd w ubiegłym roku w Polsce powstało ponad 100 tysięcy instalacji fotowoltaicznych na dachach, 4 razy więcej niż w poprzednim roku. Celem programu jest zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. Program przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla z uwagi na to, iż Polacy przechodzą z ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie elektryczne właśnie z energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych. Na program Mój Prąd przeznaczono 1 miliard złotych. Dzięki platformie Azur, Enfoś w sposób efektywny uruchomił usługi dla obywateli przez internet. Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Platforma Azur zapewniła bezpieczeństwo oraz skalowalność, które jest niezbędne w tego typu projektach. Fundusz zdecydował się na przeniesienie wszystkich środowisk, w tym środowiska produkcyjnego SAP na Azur. W tym przypadku kluczową była możliwość szybkiego i skalowalnego przeniesienia projektów, jak również możliwość ograniczenia kosztów zarówno wdrożenia, jak i utrzymania tak skomplikowanych środowisk. Z rozwiązań chmurowych Microsoft zaczęliśmy korzystać prawie 2 lata temu. Początkowo były to usługi skierowane do naszych użytkowników zewnętrznych, naszych wnioskodawców, beneficjentów. Z czasem przekonaliśmy się, że nasze wewnętrzne systemy także mogą pracować w chmurze. Od 2001 roku system SAP wspiera nasze procesy księgowe, kadrowe, płacowe oraz procesy biznesowe związane z przyznawaniem dofinansowania. W 2019 roku podjęliśmy decyzję o przeniesieniu systemu SAP w chmurę. Dzięki przejściu na chmurę obliczeniową byliśmy w stanie zmniejszyć ilość serwerów w naszej serwerowni o ponad 60%. Z dnia na dzień Narodowy Fundusz staje się coraz bardziej cyfrowy. Coraz więcej naszych usług, zarówno tych usług, które są skierowane do użytkowników zewnętrznych, ale też usług, które kierujemy do naszych pracowników, uruchomione są w chmurze.